Zima, szczególnie taka jak w tym roku, może być szczególnie trudna dla zwierząt wolnożyjących. Nawet koty, które od urodzenia radzą sobie same, czasami potrzebują pomocy człowieka. A kwestią wolnożyjących kotów reguluje ustawa o ochronie zwierząt, która jasno określa dokarmianie tychże zwierząt. Ustawa nakłada również obowiązek opieki nad tymi kotami, również ich dokarmianie. W rozdziale szóstym ustawy o ochronie zwierząt można przeczytać m.in. Zwierzęta wolno żyjące stanowią dobro ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytu. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, wynika więc z ustawy. A kto może dokarmiać koty na terenie gminy? Na terenie naszej gminy dokarmianiem zajmują się wol wolontariusze. Wolontariuszem może zostać każdy mieszkaniec naszej gminy. Pracę tychże osób koordynuje pracownik naszego urzędu. Dokarmianie dziko żyjących kotów może sprzyjać ich namnażaniu. Nie jest to jednak celem pracowników magistratu, którzy wspólnie z weterynarzami trzymają rękę na pulsie. Gmina również prowadzi program opieki nad bezdomnymi zwierzętami, który zawiera punkty dotyczące sterylizacji bezdomnych kotów, dzięki któremu staramy się wspólnie z weterynarzami monitorować na bieżąco problem rozmnażania się bezdomnych kotów. W środę 17 lutego część osób obchodziła nietypowe święto Dzień Kota. Dokarmić dziko żyjącego kota może każdy, bo każdy może zostać wolontariuszem. Codziennie, a nie tylko od święta.